Wyobraźcie sobie, że przed waszymi narodzinami dostajecie możliwość wyboru planety, na której chcecie zamieszkać. Jestem niezmiernie ciekaw, jaką planetę wybierzecie, czy to będzie planeta z Układu Słonecznego, czy to będzie planeta z naszej galaktyki, czy jakakolwiek w naszym wszechświecie. Jestem niezmiernie ciekaw, czy ktoś z was zasięgnie może do sci-fi i wybierze sobie jakąś planetę na przykład ze Star Wars, czy to będzie piękna, zielona Naboo, czy Tatooine, na którym Skywalker mógł ujrzeć podwójny zachód słońca. Efekt podwójnego zachodu słońca będziemy chcieli się osiągnąć podczas tworzenia naszego własnego układu planetarnego. Jestem Daisy Soska, to jest kolejny odcinek z Universe Sandbox 2. Życzę wam mi oglądania i mam nadzieję, że zostawicie łapę w górę, jeżeli się wam oczywiście spodoba. Okej, pewnie wielu z was teraz myśli, że popełniłem błąd w tytule, nazywając ten film 2 Słońca. Oczywiście nie jest to do końca błąd, ale pewnie wielu z was może tak uważać, ponieważ niektórzy mylą pojęcie gwiazdy i słońca, myśląc, że można tych terminów używać naprzemiennie, ale oczywiście tym razem to nie jest błąd, ponieważ nasz układ binarny będzie właśnie składał się z dwóch słońc. Żeby takie coś stworzyć, to ja poproszę tutaj opcję Balance Motion. Weźmiemy sobie dwa słońca, które później będzie nazwane kolejno Alfa i Beta, żebyśmy mogli jako tako się tutaj ogarnąć z tym. I teraz zaczynamy tutaj małe okrążenie. Oczywiście to nie jest efekt finalny, jaki ja chcę uzyskać, ponieważ ja chcę jedno z tych słońc właśnie usunąć w tym momencie. Teraz dodajemy bez Balance Motion, dodajemy kolejną gwiazdę i musimy użyć określonej odległości. Ja bym tutaj proponował użycie jednostki kosmicznej. Pół jednostki kosmicznej wybrałbym po to, żeby stworzyć nasz układ binarny. Już się porusza, już jest dynamiczny i w pewien sposób możemy już określić, jak wyglądają właśnie miejsca w naszym binarnym układzie, które mniej więcej powinny nadawać się do życia. Tutaj czerwony obszar mniej więcej się na siebie nakłada, dzięki czemu możemy znaleźć taki punkt, w którym idealnie moglibyśmy ustalić planetę, w której mogłoby istnieć życie. Jednak musimy wybrać planetę, słońce, gwiazdę raczej, więc na początek uznajmy, że to będzie słońce Alfa. Będziemy pisali po angielsku ze względu na to, że ta gra nie obsługuje języka polskiego, i słońce oczywiście Beta. To są dwie takie same gwiazdy o tych samych wymiarach, o tych samych właściwościach, ta sama silnica, ta sama masa. Uznajmy, że tutaj nie symulujemy do końca tego, jak taki binarny układ by działał, bo my po prostu chcemy osiągnąć efekt podwójnego zachodu słońca, nie chcemy mieć gwiazdy dziennej, gwiazdy nocnej, ponieważ próbowałem, eksperymentowałem i niestety mi się to do końca nie udawało. W poprzedniej wersji gry była możliwość dodania takiego punktu, wokół którego wszystko mogło krążyć. Tutaj do końca tego punktu nie widzę, nie widziałem, gdzie go można tak naprawdę dodać. Tutaj również tego nie widzę, może wy wiecie, dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie na ten temat jakiekolwiek pojęcie. I teraz tak, dodajmy pierwszą planetę testową. Zróbmy taką niby Ziemię, którą sobie tutaj dodamy. Czy ona wyleci poza ten układ binarny, czy uda się jej utrzymać? Na razie, jeżeli chodzi o jej temperaturę, o to, co się dzieje, o jej klimat, to temperatura oczywiście spada, ponieważ nie oszukujmy się, jesteśmy na bardzo zewnętrznej części naszego układu binarnego, przez co możemy mieć małe problemy z jakimkolwiek funkcjonowaniem i niestety nasza planeta jest ciągle oświetlana tylko i wyłącznie z jednej strony, ponieważ krąży, a raczej nie krąży, tylko płynie obok naszego tutaj układu, ale w końcu doszło do momentu, w którym weszła w centrum, jednak to wejście w centrum nie za bardzo nam pomoże, bo oczywiście zostaniemy wyrzuceni bardzo, bardzo daleko. Wiecie co, spróbujmy jeszcze raz stworzyć sobie nasz układ binarny. Jeszcze raz zrobimy sobie dwa słońca. Zrobimy kilka, jakby to powiedzieć, możliwości. Po pierwsze, sprawdzimy, co by było, gdybyśmy ustawili właśnie takie dwa słoneczka obok siebie. Jedno byłoby tutaj i drugie by orbitowało. Po prostu mielibyśmy taką ciekawą, bardzo odległą orbitę. Uznajmy, że to by w ten sposób wyglądało. I spróbujmy zobaczyć, czy one by w jakiś sposób tu mogły funkcjonować. Prawdopodobnie dałoby radę takie coś osiągnąć, jednak co by było, gdybym chciał tutaj dodać jakieś planety? Czy one by straciły później swój kurs w związku z słońcem Beta, które tam jest? Nie będę na razie ich nazywał, ponieważ nie wiem, jak długo będziemy akurat tą symulacją się tutaj bawili. Uznajmy, że tu będzie kilka Merkurych, kilka Ziem i zobaczymy, czy one będą tutaj mogły funkcjonować. Jeżeli tak, to stworzymy tą symulację jeszcze raz, ale po prostu usuniemy zaraz te planety, które tutaj powstały i zaraz zobaczymy. Jeden Merkury już wyskoczył do
Słońca Beta, bo Słońce Alfa to będzie to Słońce, które ma w sobie już ten układ. I jak tutaj wygląda? Czy jest tu więcej już planet w tym układzie? Chyba nie. Na razie nie ma, ale to na razie bardzo ciekawie wygląda. To jest taki piękny taniec, jaki byśmy mogli tutaj zobaczyć, jak Shiwy, której taniec chyba, o ile dobrze kojarzę, zwiastuje katastrofy. To wszystko idealnie się tutaj zgrało, więc mamy powtarzalność. Jak już zapiemy powtarzalność, to tak naprawdę jesteśmy już w domu, bo możemy wszystko sami tutaj określać i sami wszystko badać. To są 22 lata na sekundę. Nasza jedna z planet osiągnęła idealny moment do tego, by wytworzyć na jej powierzchni życie. Jednak jest tutaj bardzo niska temperatura, panuje tutaj minus 44 stopnie Celsjusza, więc do tego życia tutaj niestety nie dojdzie, przynajmniej takiego, jakie znamy na Ziemi, tej naszej, na której na co dzień żyjemy. Tutaj jest niestety już za wysoka temperatura, tu już mamy 78 stopni Celsjusza, tutaj jest 6 stopni, no i jako tako już tutaj powoli możemy znaleźć zwycięzców, których będziemy mogli nagrodzić byciem prawdziwą planetą. Oczywiście ta Ziemia zostaje. Ta Ziemia zostaje, czyli tak, usuwamy tą Ziemię jednak, usuwamy tego Merkurego, tą Ziemię, ten Merkury zostaje. Wyłączmy od razu trail, zostawmy orbity. Jestem ciekaw, jakie są to właśnie orbity na tych w tej gwieździe, więc od razu ją nazywamy Słońce Alfa. I właśnie tutaj będziemy mieli ten binarny układ, bo binarny układ możemy tworzyć na dwojaki sposób. Te gwiazdy mogą krążyć wokół siebie, wokół jakiegoś punktu pośrodku między nimi, który by wyznaczał tak naprawdę taką równowagę pomiędzy tymi dwoma gwiazdami. Wtedy moglibyśmy tutaj na przykład ustawić jakąś planetę, która byłaby zawsze oświetlona, a taka planeta gdzieś w naszym układzie, w naszej galaktyce istnieje, tylko nie pamiętam dokładnie jej nazwy, może wy ją kojarzycie, bo ja właśnie nie za bardzo, ale teraz spójrzcie, mamy już taki zalążek i stwórzmy sobie naszą pierwszą planetę. Ja bym tą planetę nazwał Dantooine. To jest planeta Jedi, która chyba została zniszczona. To była planeta na taki odpowiedni Korriban, czyli planety Sithów. O ile dobrze pamiętam, to się tak wymawiał, Korriban. Tak, z tego co widzę, to jest Korriban, więc się nie pomyliłem zbyt w wymowie, przepraszam za moje językołamliwe Kenish Majoris w ostatnim odcinku, ale miałem wybór, albo mówić po angielsku, albo mówić po polsku, albo dostać hejty, że mówię po angielsku, albo dostać hejty, że mówię po polsku, i trudno strasznie było cokolwiek tutaj wybrać. Widzę, że pięknie to działa, tutaj mamy nawet dobre zmiany klimatu, zależnie od tego, w którym miejscu wokół tego Słońca Alfa wszystko się tutaj porusza. No i oczywiście mamy Merkurego, który jest tu, na którym panuje temperatura 112 stopni Celsjusza. Tak naprawdę on się ustawił prawie idealnie jak w oryginalnym Układzie Słonecznym, co jest ciekawym zjawiskiem. Teraz tak, tutaj jest zwyczajna Ziemia, ja bym tą Ziemię właśnie nazwał Korriban. Powiedzmy, że planeta Sithów i Jedi jest w tym samym Układzie Słonecznym. Gwiezdnym, przepraszam, ale bym teraz gafę strzelił, już by były komentarze, disoski, ty debilu, albo nie, to będzie Korriban. Merkury idealnie się do tego nadaje, jest taką planetą smutną, zgorzkniałą, bez życia, tak samo właśnie jak Korriban, który jest przyciągnięte mocą Sithów. Akurat Dantooine jest przyjazną, piękną planetą, na której są stworzonka niezbyt chętne do tego, żeby was zjeść, ale oczywiście takie, do które chciały was przekąsić, na pewno również by się znalazły. Jeżeli chodzi o kolejną Ziemię, to tą Ziemię usuniemy i podmienimy ją na jakąś egzoplanetę. Jaką? Jeszcze do końca nie wiem, ale na pewno damy sobie jakiegoś giganta gazowego, który przypomina nam troszkę Taris. To będzie Taris. Może kojarzycie tą planetę z Kotora. Może jest tu jakiś fan Gwiezdnych Wojen. Oczywiście mieszkanie na Taris nie było możliwe, ale chyba życie toczyło się na pobliskich stacjach kosmicznych. Ja bym tutaj dodał jakiś księżyc. Tu jest księżyc, czy niebo nie widzę. Random small moon. Dodajmy sobie tutaj kilka księżyców, które będą sobie tutaj krążyły wokół naszej planety. Oczywiście będą one sztucznie utrzymywane. Sztucznie tam będzie utrzymywany klimat na tych księżycach, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, że technologia w takim układzie binarnym będzie na tyle rozwinięta, ponieważ mamy tutaj tyle planet do kolonizowania, że uznajemy, że jesteśmy tutaj w późnym etapie rozwoju cywilizacji na tym układzie binarnym. Zmienimy sobie od razu
muzykę, nasz podkład, ponieważ on jest tutaj nieadekwatny do tego, co robimy. Tu ma być taki klimat zastoju, taki przemyślenia tego, co my tu zaraz będziemy robić. Ten właśnie olbrzymy gazowy nam się przyda do ściągania wszystkich ciał niebieskich, które chciałyby niestety życie odebrać nie jednej z tych planet. Więc tak, mamy Dantooine, mamy Merkurego, którego jeszcze nie zmieniliśmy, mamy Corriban. No i ten Merkury, który tutaj jest, mógłby być Tatooine. Czyli udałoby nam się zrobić podwójny zachód słońca, pod warunkiem, że po pierwsze zwiększmy sobie jego masę, bo ja chcę, żeby to była fajniejsza troszkę planeta niż nasz biedny Merkury, który jest mały, jest mało masywny. Ile nam brakuje do Ziemi? Jeszcze troszkę, dajmy mu tak połowę Ziemi. Zwiększmy oczywiście jego średnicę. Może to być nawet większa planeta niż Ziemia. Nic nam w tym nie przeszkadza, tylko żeby Tatooine, o, teraz jest ładnie napisane, żeby po prostu ona tu mogła spokojnie krążyć. Naprawdę ten efekt, który zaraz uzyskamy, kiedy włączę Trails, będzie niewiarygodny. Zobaczmy, jak to będzie funkcjonowało, bo czasami dojdzie do tego momentu, w którym inny układ wejdzie pomiędzy nas i wejdzie dokładnie tędy i wszystko może się nam zepsuć, ale z tego, co widzę, to na razie wszystko działa idealnie. Sprawdźmy, czy powtarzalność nadal tutaj zachodzi, bo jeżeli zachodzi powtarzalność, to dalej będziemy mogli... O! Mamy problem. Kilka planet przeszło chyba... Taris, tak, dokładnie. Taris przeszło do Słońca Beta. Nazwijmy tutaj je Słońce Beta, żebyśmy później się nie mogli pomylić. To jest Słońce Alfa. I zobaczymy, czy wróci później. Czy Taris wróci do Układu Słońca Alfa. Tutaj jest Taris, tak? Ale jeżeli chodzi o jej księżyce, to właśnie większości z nich już nie widzę. Włączmy orbity. I tak, brakuje nam księżyców, więc pewnie księżyce zamienią się tutaj później w planetoidy, które będą okrążały same ten układ binarny. Na przykład tak jak Obius będzie teraz działał jak planeta, która bardzo ma dużą orbitę, olbrzymią orbitę ma wokół naszego Słońca. Jak ona się nazywa? To chyba była Sedna. Sedna jest czasami traktowana jako planeta X, czyli ta planeta, która ma bardzo dziwną orbitę. Bardzo jest rozszerzona ta orbita i nie wiemy, dlaczego tak się stało, co spowodowało, że tak ta orbita jest wysunięta. Pewnie pod koniec odcinka wam to pokażę, albo w następnym odcinku całkowicie się tym osobno zajmiemy. Ale z tego, co widzę, to udało nam się. Udało nam się uzyskać ten efekt, który chciałem. Teraz troszkę Dantooine zmienimy, bo Dantooine to jest planeta troszkę bardziej zielona niż jest tutaj. Dajemy organiczne życie pod planetą, bo to jest planeta mocy, więc może midichloriany to będzie właśnie organics. Dodajmy mniej ironu, będziemy mieli gorsze warunki tutaj grawitacyjne przez to. Zwiększmy silicate jeszcze troszkę i już troszkę lepiej to będzie zaraz wyglądało, tylko zmniejszmy ilość wody na planecie i dodajmy kolejną egzoplanetę. Mam nadzieję, że jakaś fajna planeta tu będzie. Akurat nam się trafiła planeta taka, jaka chciałem, bo chciałem ją później wybrać. Oto, proszę państwa, przed wami Hoth, czyli planeta, którą mogliście, na której mogliście grać w ostatnich beta testach w Battlefroncie, Star Wars Battlefront. Zresztą tą planetę można było widzieć w szóstej części Gwiezdnych Wojen oraz... szóstej części, dobrze mówię? Chyba szóstej. Mam nadzieję, że się nie mylę. Czasami jest tak, że człowiek się pomyli, a miał dobre intencje. Na pewno mogliśmy ją zobaczyć w grze Star Wars Jedi Academy, na której misja właśnie na Hoth była bardzo irytująca. Tam często można było się zgubić, jeżeli miało się zbyt słabe ustawienia graficzne. Ale Hoth sobie tutaj działa spokojnie. I tak, jak wygląda temperatura na niej? Oczywiście jest na minusie, tak jak powinno być, minus 80 stopni. Jej skład to jest 97% żelazo, więc wyobraźcie sobie takiego tytanowego olbrzyma, który tutaj wokół nas sobie orbituje. Zobaczmy. O, Tatooine zmieniło orbitę. Coś się stało z Tatooine. Jego orbita się całkowicie zmieniła, w związku chyba z tym, że zbliża się moment zderzenia naszych dwóch układów, bo są tak naprawdę dwa osobne układy planetarne, które co jakiś czas się wymieniają planetami. Ale właśnie w tym momencie będziemy mogli zobaczyć za chwilę podwójny zachód słońca. Znaczy podwójny zachód
po prostu zachód, prawda? To po angielsku jest sunset i tak to było określone w Gwiezdnych Wojnach. I tu widzicie, mamy jeden i drugi, jedną i drugą gwiazdę, jeden słońce alfa i słońce beta. Teraz czekajcie, tylko się obrócę. Tak się chwilę zacząłem, bo chciałem się obrócić na tyle, żeby zobaczyć, w którym miejscu ten zachód będziemy mogli zobaczyć. I ten zachód, spójrzcie, będzie widoczny dokładnie z tej części. Kiedy planeta będzie powoli się obracać swoim ruchem obrotowym, to ludzie mieszkający tam będą mogli ujrzeć podwójny zachód słońca. Słońca, mówmy słońca tak po ludzku, żeby ludzie też wiedzieli, o co chodzi. Mamy tutaj słońce alfa i beta, które w pewien sposób dają nam możliwość mówienia na te dwie gwiazdy słońca. Chciałem troszkę przyspieszyć tempo zachodzących tutaj zjawisk, jednak przez ilość cząstek, ilość planet, obiektów, które tutaj są, niestety nie jest to możliwe. Widzimy, nawet Korriban wypadło z orbity, wypadła nasza planetoida, więc nie do końca nasz układ binarny jest tutaj idealny, ale udało nam się stworzyć mniej więcej to, czego chcieliśmy. Dodaliśmy tutaj planety, które chciałem. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Jeżeli chcecie więcej ciekawostek z Universe Sandbox 2, to dajcie znać w komentarzach, a ja idę dalej nagrywać. Po!